To była najbardziej konsekwentna korona w tym sezonie. Nie wiem, ile oddali się strzałów na bramkę, ale zdaje się, że chyba nawet ponad 20. No tak, jak się nie mylę, to chyba 23 strzały, ale nie chcę tutaj. Tak mi się wydaje. No, na pewno powyżej 20 tych strzałów. Tak, zagraliśmy, uważam, że jedno z lepszych spotkań w naszym wykonaniu. Pod względem konsekwencji taktycznej, realizacji założeń meczowych, naprawdę wyglądaliśmy świetnie i naprawdę gratuluję zawodnikom, naprawdę. Mateusz, może mi powiedział po meczu, że nie zdarza się często, żeby korona siedziała tak naprawdę na rywalu przez pełne 90 minut. Spodziewał się pan, że tak może wyglądać to spotkanie, czy sam pan był tym zaskoczony, że jednak cały czas dominuje się w tej grze? Znaczy, ja myślę, że trochę Ruch został zaskoczony tym, że tak wysoko mimo wszystko do nich podeszliśmy i jednak Ruch w drugiej połowie miał już duże problemy z wyprowadzaniem spod tak agresywnego pressingu akcji. No ale mimo wszystko, tak, no długo czekaliśmy na zdobycie tej bramki, no a w 13 minucie też popełniliśmy taki błąd, chyba w sumie jedyny taki błąd w całym meczu, taktyczny i troszeczkę też, przede wszystkim taktyczny, ale taki błąd, który mógł nas naprawdę drogo kosztować, bo dobrze widzieliśmy, jak ciężko było zdobyć tą upragnioną bramkę. W bramce bardzo dobrze spisywał się bramkarz drużyny gości. Szczelna ta defensywa, tak, i naprawdę nie było łatwo. No właśnie, korona dominowała przez cały mecz, ale jednak w tej sytuacji Miłosza Przybeckiego to jednak pomoc z góry przyszła wtedy, kiedy była potrzebna. No tak, no stare porzekadło mówi, że no, wygrywa mecze ten, kto strzeli o tą jedną bramkę więcej. No nam się udało dzisiaj o tą jedną bramkę więcej strzelić. Na pewno trenerowi też spadł kamień z serca, tak jak wszystkim w kontekście awansu do grupy mistrzowskiej. Teraz jest szansa przypieczętować to na terenie mistrza Polski Legii Warszawa. Wykonalne? Oj, no zawsze jest wykonalne. Tak naprawdę z każdym można wygrać, tak? Cały czas to powtarzam swoim zawodnikom, niezależnie od tego, w jakim klubie jestem, z jaką drużyną pracuję. Trzeba stawiać sobie wysokie cele i tak naprawdę przed tym meczem z Legią też nie będziemy na straconej pozycji, tak? No, ale najważniejsze jest to, jak będziemy się prezentować, tak? To jest istotne. Na ile konsekwentnie zagramy, na ile nam ten mecz się też ułoży, bo czasami są różne sytuacje. No ale przede wszystkim musimy też pamiętać jeszcze o tym, że w sumie są jeszcze dwie kolejki, tak? I na pewno w tych kolejkach musimy jeszcze zapunktować, tak, żeby być pewnym. Dzisiaj jest fajnie, dzisiaj się cieszymy, dzisiaj jest radość, dzisiaj jesteśmy bodajże na 6. miejscu. Ale jeszcze mamy dwie kolejki i naprawdę ciężkie mecze.